Dzień dobry, witamy Państwa na pierwszej w tym sezonie, tak możemy śmiało powiedzieć, konferencji prasowej Wisły Kraków. Są z nami pan trener Dariusz Dowczyk oraz nowy nabytek Białej Gwiazdy Adam Mójta. Witamy serdecznie. Rozpoczynając konferencję, zacznijmy właśnie od takiego symbolicznego powitania, uścisku dłoni. Dzisiaj nasz klub będzie reprezentował w tej kwestii pan trener. I oczywiście chwilka dla Państwa, chwilka dla fotoreporterów. Symboliczne przekazanie koszulki, powitanie Adama w drużynie. Miło powitać Adama w naszym zespole. Zawodnik, który w biegłym sezonie też ekipą atakami asystami bardzo ofensywny, będę miał co oceniać w całym jednym razie. Także mam nadzieję, że będzie w ocenie naszego zespołu i będziemy mieć z niego dużo radości i pociechy. Przywitamy serdecznie. Gratuluję. I witam. I pałka na nas, to pałka, prosimy. Tutaj proszę. Jeszcze raz tu na nas możemy prosić. I tutaj jeszcze. Jesteśmy? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A teraz przejdziemy już do właściwej części konferencji. Adam już w pełni Wiślakiem. To może czas na pierwsze słowa w nowej roli. Bardzo dziękuję tej klubowi, oczywiście trenerowi za zaufanie mojej osoby. Na pewno będę się starał wykonać, można powiedzieć, moje założenia jak najlepiej potrafię. Bardzo się cieszę, że trafiłem do takiego zespołu jak Wisła. Mam nadzieję, że będą to owocne czasy dla Wisły i dla mnie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pan trener już powitał Adama w drużynie, chyba że jest coś do dodania jeszcze na początek przygody. Myślę, że przechodzimy do pracy, bo rozpoczynamy dzisiaj przygotowania do nowego sezonu. Rozpoczynamy do przygotowania w spokoju. Myślę, że uwaga wszystkich kibiców jest skoncentrowana teraz na reprezentacji i ten spokój akurat będzie mi się zapewniony, bo cała uwaga kibiców jest skoncentrowana właśnie na mistrzostwach Europy. My też w imię mecze śledzimy i trzymamy się ludzi za naszą drużynę. Bardziej, że jest taki biegną części, który wczoraj powiedział na prowadzą w pierwszym spotkaniu. Myślę, że sporo nasza drużyna może osiągnąć i wierzymy, że tak będzie. Niemniej jednak koncentrujemy się na tym, co przed nami, bo mamy bardzo krótki okres przygotowawczy, to zaledwie 4 tygodnie, niewiele ponad 4 tygodnie do pierwszego spotkania. Zawodnicy, z którymi zaraz będziemy spotkanie, mieli rozpiski, co mieli robić w tym okresie wolnym od treningu, wtedy generalnie w takim okresie przez miesiąc wypoczywali, ale mieli pewne zadanie do wykonania. Z tego co się orientuję, to rozmowa z naszym trenerem przygotowań, że się spisywali i te wszystkie wyniki, które zostały przesyłane na jego maila, są podmioty, czyli była aktywność przede wszystkim. Mamy już zaplanowane to, co będziemy robili w kolejnych dniach, aż właściwie do pierwszego meczu, także co już mogę Państwu powiedzieć, że będziemy pracowali jak to generalnie bywa. Piłka nożna jest taką dyscypliną, że trzeba mieć szybkości, taktyki, siły, mocy, także wszystkie aspekty te w tym krótkim okresie, co nie jest łatwe dla trenera i dla całego sztabu, będziemy musieli poruszyć, a później w trakcie sezonu otrzymać, aby ta dyspozycja drużyny była na najwyższym poziomie. Wiemy już, z kim grali pierwszy mecz. Zapowiada się bardzo ciekawie, bo Kazimierz Moskwa jest trenerem teraz po Górnik Szczecin. Ja niedawno tam pracowałem. Później mamy dwa wyjazdy do Arki i do Lechin. W Wyspoczecie na kolejnym wyjeździe z lokalnym rywalem w Krakowie.
zobaczymy, jak potoczą się losy naszej reprezentacji, a jednocześnie Ryszard Guzmicz też jest z reprezentacją w turnieju. Oczywiście życzymy mu jak najlepiej, żeby jak najpóźniej wracali do kraju. To jest pewnego rodzaju problem dla mnie, bo nie wiem na dzień dzisiejszy, jak długo ta przygoda z Euro potrwa. Życzę, tak jak mówię, jak najlepiej. Ale nie mamy ich przygotowanych. Także trzeba zakładać kilka innych wariantów i na pewno myślę, jak te nasze pierwsze przynajmniej spotkania mogłyby wyglądać i którzy zawodnicy będą brani do 18, czy też do pierwszej gwiazdy, a pierwsze spotkanie z trzeciej u nas w Krakowie. Tak jak powiedziałem, wszystkie plany są przygotowane, plany są też od tego, żeby je zweryfikować i obserwować zawodników, jak reagują na wysiłek i na to, co będziemy tutaj robili. Krótki okres przygotowań, ale mam nadzieję, że będzie na tyle mocni, na tyle przygotowani, żeby dobrze wejść w sezon. To jest bardzo ważne, tak jak mówię, przede wszystkim dlatego, że mamy kilka wyjazdów. Po pierwszym meczu u siebie, spokojnie trzeci. Bardzo dziękujemy. Tu pan trener uprzedził już pierwsze pytanie o kwestie sportowe. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Jeśli można, w pierwszej kolejności prosimy o te pytania dotyczące przyjścia do klubu Adama, a oczywiście również później wątki sportowe. Zapraszamy. Bartosz Karcz, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Pytanie. Może jak planuje pan w każdym sezonie? Jeden przykład na przykład na Zabrze, który zagrali się dopiero w innym ustawieniu. Przepraszam, że to jest ciekawe ustawienie, ale chyba lepiej je przetestować i się przygotować. No więc mamy ten okres przygotowawczy i czy mamy spodziewać się w moim sezonie trochę zmienionej Wisły pod tym względem, właśnie z wykorzystaniem choćby tych ofensywnych atutów Adama Muty, czy zostanie pan raczej w tym ustawieniu 4 godziny? Powiem, że ja nie unikam gry trójką obrońców i na pewno tego spróbujemy w zależności od przeciwnika, z którym przyjdzie nam się spotykać. Być może taki wariant też będzie brany pod uwagę i na pewno ten element gry przećwiczymy. Powiem jeszcze jedno, że treningi, które będą się odbywały, nie będą treningami zamkniętymi. Także jeżeli macie państwo ochotę przyjeżdżać i obserwować drużynę, co robimy, to ja nie mam z tym naprawdę żadnego problemu, nie mam nic do ukrycia. Pierwsza część, jeszcze przepraszam, tak mówię, pierwsza część tego, co będziemy robili, przeważnie drużyna będzie w terenie, a po południu będziemy trenowali na boisku. Znaczy, jeżeli macie państwo ochotę widzieć zespół i co on robi, to zapraszam raczej na popołudniowe treningi niż na poranne, bo albo będziemy w górach, albo będziemy na Zara. Będziemy próbowali na pewno trzema obrońcami, chociażby z tego względu, żeby być przygotowany na wariant zmiany taktyki w trakcie spotkania, żeby nie było to nam obce i na pewno kilka sparingów, a jak wiecie, mamy kilka sparingów do zagrania. Część treningów będzie poświęcona właśnie też grze trójkowa. I prosimy. To nie znaczy, że będziemy tak grać. Kolejne pytanie ewentualnie. Grzegorz. Wojtowicz. Chciałem zapytać, jaką rolę pan widzi dla Adama Muty. Pan grał na lewej obronie, natomiast też mógł może grać na skrzydle, czy wykorzystywać te walory ofensywne. Wiadomo, że Adam Kuerer może odejść z klubu i tu się dla jakiś dubler dla Patryka przydał w tej pozycji wobec Kremickiego. Tak, Adam jest ofensywnie grającym zawodnikiem, stąd też właśnie jego transfer do Wisły. Wisła jest ofensywnie grającym zespołem, nadal chcemy w ten sposób grać. Naszą siłą jest ofensywa. Mamy sporo do poprawienia w naszej grze defensywnej, nie tylko jako formacja obrońców, ale jako cały zespół. Ale rola Adama, myślę, że
jako lewego obrońcy, chociaż jest Rafał Pieczek, z którym będzie konkurował na tej pozycji, mogę Państwu powiedzieć, że Maciek Sadów, bardziej go widzę jako stopera w tym przypadku niż lewego obrońcy i na tę pozycję zostanie pewnie przesunięty w tym okresie przygotowawczym. Z Rafał Pieczek jest Adam Luka, dwóch zawodników bardzo ofensywnie grających, to też i w ustawieniu czwórkowym czy też trójkowym mogą pełnić rolę właśnie naszych bocznych obrońców, bądź też skrzydło. To było pytanie kolejne, bardzo szkarz ponownie. To już tak trochę szerzej. Dla którego trenera powinien skomfort wtedy, jak jest cała kadra przygotowań? Strona źródło 1, transfer. Jak to będzie wyglądał w najbliższych dniach? Może spodziewa się Pan na zapytanie łasku, że życzymy zawodnicy dojdą, bo że takie uzupełnienia przynajmniej składu są potrzebne. Wiem, że trwają rozmowy z Tuszem Zacharą. Jak to się potoczy, to naprawdę trudno w tej chwili powiedzieć. Te rozmowy nadal trwają, także bądźmy cierpliwi, mam nadzieję, że wszystko pozytywnie się zakończy. No cóż, na razie jesteśmy w takim składzie część zawodników dzisiaj się nie wydarzy na badania kardiologiczne, może 15 zawodników na pierwszym treningu. Zmieniając się właściwie do środy, tak to będzie właśnie wyglądało. W czwartek mamy już wszyscy badania wydolnościowe, a od piątku rozpoczynamy treningi już w pełnym składzie, poza tymi, którzy są na rok. Kto przyjdzie, trudno mi naprawdę w tej chwili odpowiedzieć. Także To pytania o transfery to myślę, że raczej do pana dyrektora Kapki niż do mnie. Jesteśmy nadal do Państwa dyspozycji. Grzegorz, powinno być. Mogę skoro chciałem te transfery zapytać, bo wiadomo, że Czarnogórz gra na euro, ale ma też zgodę na transfer, to znaczy jak dostanie jakąś ofertę, to będzie mógł odejść. Czy pan zgłosił zapotrzebowanie jeszcze na jakiegoś stopera, czy jednak któryś z tych młodych, czyli Krystian Kujawa, czy Piotr Grzemo dostaną szansę już w tej pozycji, ewentualnie Ala Muryka, i tej pozycji nie będzie się wzmacniać mimo ewentualnego transferu Guzmicz? No to jest dobre pytanie, bo faktycznie Rysiek Guzmicz, jeżeli pojawi się poważny kontrahent, myślę, że dla żadnego zawodnika nie ma tutaj zamknięty przed transferem do innego klubu. To raz. Nie wiemy, jak będzie z Ryszkiem Gruzmiczem. To jest takie jedno pisanie, że wypadku na wodzie, czy odejdzie, czy nie odejdzie, czy będziemy się zastanawiali, czy też nie. Mamy dwóch młodych zawodników, właśnie i Rzemło, i Kujawę. Tak jak powiedziałem, Maciek Sadwan też będzie brany pod uwagę jako środkowy obrońca, jest Arek Głowacki. Znaczy mamy czterech środkowych obrońców, nie licząc Guzmicza w tym momencie. Ale rozpoczynamy przygotowania, to naprawdę wszystko się okaże, mówiąc tak kolokwialnie, w praniu, jak to będzie wyglądało i z Piotrkiem Rzemą, i z Krystianem Kujawą. Ja wierzę, że do dwóch rosłych, silnych piłkarze niech walczą o swoje miejsce w tej drużynie, a tylko swoją grą mogą potwierdzić, że to miejsce im się należy. Być może, jeżeli by odchodziłby się Guzmicz, być może nie będziemy potrzebowali nikogo na tej pozycji, bo właśnie mamy dwóch młodych, silnych zawodników. Myślę, że no znowu Wisła w tych ostatnich meczach tamtego sezonu pokazała, że potrafi grać w piłkę. I nawet przyszedł Adam i nawet no, w tym składzie, w którym jesteśmy, myślę, że możemy sporo zawojować. Powiedziałem, mogę to powtórzyć jeszcze raz i Państwu, nie jestem tutaj po to, żeby walczyć o utrzymanie, ale żeby walczyć o Mistrzostwo Polski. To samo mogę powiedzieć prezesowi Stupiełowicz, chyba prowadzącemu mnie o to zapyta. Takie są aspiracje i drużyny. A jeszcze raz powtórzę, pokazali to w ostatnim meczu ubiegłego sezonu, że potrafią grać piłkę. Skorzystając z tego, że być może kibice czekają na
dwa słowa od Adama. Dwie kwestie. Chciałem zapytać, jak wspominasz rywalizację z Wisłą, bo jeszcze niedawno... No nie będziemy walczyli o utrzymanie, nie? Po drugiej stronie barykady i może coś do kibiców, jakieś pierwsze słowa. Nie, no na pewno tutaj cieszę się, że trafiłem do takiego zespołu. Tak jak tutaj trener mówi, no będę miał jeszcze szansę zagrać o coś więcej niż właśnie o środek tabeli czy o utrzymanie. Na pewno jest to duże wyzwanie dla mnie, ale po to się gra w piłkę, po to się trenuje ciężko, żeby w tym miejscu się znaleźć, w takim zespole i walczyć, tak jak trener pomówił, no, o najwyższe cele i myślę, że na tym się będziemy w najbliższej przyszłości skupiać. Jakieś pierwsze słowa do kibiców? Jesteś tym nowym przez chwilę, tak, jeśli chodzi o drużynę. No, na pewno jest mi bardzo miło, jest to duży zaszczyt grać w Wiśle i na pewno... Jeszcze raz tutaj mogę podziękować klubowi i trenerowi, że dostałem taką szansę. Dziękuję bardzo. Rafał Czerkarski, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, zakładając, że Kłodzież nie odejdzie i Kochaliki odpadły już z rozgrywek w Ameryce Południowej i Łacińskiej, pytanie, kiedy może dotrzeć do Wisły? Na przygotowanie. Czy ma Pan jakieś sygnały? Nie mam żadnych sygnałów. Nie mam żadnych sygnałów. Nie grał teraz. Przegrali 3-1. 4-0 z Ekwadorem. 4-0? 4-0 z Ekwadorem. Także dla nich historia już tych rozgrywek się zakończyła. Nie wiem, kiedy Donald dotrze do nas. Myślę, że to byłbym okrutny, gdybym nie dał mu paru dni wolnego, bo jednak był na tych przygotowaniach i występował w tym turnieju. A jak dalej jego losy się potoczą, naprawdę trudno mi powiedzieć. Trenuje z nami. Nadal będzie z nami trenował Hidalaro i Wołaszo, którzy w tym krótkim czasie nie znaleźli sobie żadnego klubu, chociaż dostali wolną rękę od nas, żeby sobie tych klubów szukać. A mogę powiedzieć, że będzie trwało do momentu takiego, dopóki nie wróci drugi zespół do tego. Wtedy zostaną przesunięci do drugiego zespołu, bo trenowali z drugim zespołem. Nie będą występowali w sparingach. Ale będę z nami trenowali. To jeszcze tak jak nawiązując do tych pobytów na kadrze, czy Pan jakoś z Ryśkiem i z Krzyśkiem przed ich wyjazdem na Europę ustalał, że na przykład od momentu zakończenia udziału w Węgrzech Polski dostaną tydzień, 10 dni? Nie ustalałem. Myślę, że to nie jest wielki problem, żeby... Ja biorę pod uwagę to, że na pierwsze spotkania możemy nie mieć Krzyśka, możemy mieć sobie tak, jak muszę zakładać. Ale jak to dalej będzie? Życzę mu tego, żeby go nie było na pierwszych spotkaniach Wisły Kraków z tym, że nie będziemy mieli dobrego zawodnika, a jednocześnie nasza reprezentacja to wyznaczyła, że tak zajdzie daleko. Także. Rafał Czerkarski. Panie trenerze, kilka dni temu klub ogłosił przygotowanie do sezonu, program z Paligi. Czy jakaś korekta w tym programie może przez te kilka dni nastąpiła i czy ustaną miejsce z Paligi ze Śląskiem? Jeszcze nie ustalono miejsca z Paligą ze Śląskiem, ale myślę, że to gdzieś spotkamy się w połowie drogi. Nie ma godzin jeszcze chyba też ustalonych tychże z Paligą. Dzisiaj rozmawialiśmy z kierownikiem i podaż pierwszy kwinta zabierze, będzie to pewnie godzina 12-13. Ale pozostałe to trudno mi w tej chwili powiedzieć. No, wiemy, z kim gramy, ale godziny jeszcze sobie dopracuję. Grzegorz Wojtowicz, Przegląd Sportowy. Jeszcze chciałem się zapytać, bo z klubu odszedł Maciej Musiał, który prowadził drugą drużynę, ale też był w pana sztabie, bo siedział na ławce. I czy jest dalej aktualne uzupełnienie tego sztabu Radosława Sobolewskiego i tą drugą drużynę, to czy Marcin Jałocha przejmie, jak się mówi, czy jakoś inaczej to będzie wyglądać? Czy jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię, może ja odpowiem, że prowadzimy takie rozmowy, jest taka możliwość, natomiast jeżeli zostanie to sfinalizowane, to oczywiście zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie. Mówimy o jeśli chodzi o Radosława Sobolewskiego. Tak, ta kwestia oczywiście istnieje i myślę, że Radek do nas wkrótce dołączy. Maćkowi chciałbym pogratulować, bo rozmawiałem z nim i dzwonił do mnie, dostał propozycję właśnie z Pogoni Szczecin, także ja absolutnie tutaj nie zatrzymywałem w jakikolwiek sposób. Nie ze względu tego, że krótko ze sobą pracowaliśmy, ale ta współpraca naprawdę układała się bardzo dobrze. Ale to jest wyzwanie, pracować jako drugi trener. No wiem, że dobrze ta współpraca z Kaskiem Oskarżem układała się jemu, także to jest
no coś innego. A zmienić otoczenie to też jest trudna gdzieś decyzja, ale o taką decyzję podjąłem. Myślę, że niech się dobrze układa od drugiego spotkania. Będzie miał pewnie sporo do powiedzenia na nasz temat, czyli no, znamy się, tak? Także tutaj nie ma nic do ukrycia. O Radku Sobolewskim już było powiedziane, także kwestia, myślę, kilku dni, żeby wszystko zostało sfinalizowane. Kontrola ze sportu. Panie trenerze, chciałbym spytać, czy Rafał Wolski rozpocznie przygotowania z Wisłą i czy coś nowego w tej kwestii wiemy? Nadal się toczą rozmowy. Ja nie biorę w tym udziału, ale wiem, że piłka jest po stronie Fiorentiny w tym momencie. Także wiecie Państwo, ile Rafał znaczy dla tego zespołu. Ja wielokrotnie powtarzałem, że chętnie bym go zatrzymał. Ale są kwestie finansowe. To już nie ode mnie zależy, jak ta sprawa się potoczy. Chętnie bym, tak jak mówię, widział Rafała w drużynie, ale jak Rafała w tej drużynie nie będzie, to będziemy musieli sobie radzić. Poradzimy sobie. Też uzupełniając kroki, które mogły zostać przez nasz klub podjęte, zostały podjęte i w tej chwili upraszczając, czekamy na rozwój wydarzeń. Oba warianty są możliwe. A czy rozpocznie przygotowanie jeszcze w tej czerwcu? Powiem szczerze, że nie widziałem wszystkich zawodników, bo do godziny 10 się między zebrać. Nie wiem, czy Rafał jest z nami, czy go nie ma, także musiałbym. Trudno mi się na to wychować. Ta sytuacja oczywiście wiadomo, że będzie powiązana z dalszym rozwojem wydarzeń, także zobaczymy, jak się rozstrzygnie. Bartosz Karcz jeszcze ponownie? Czy mają Państwo jeszcze Rafał Czerkawski? Panie trenerze, dużo dzisiaj było, Pan mówił o Mączyńskim. Jeżeli już jesteśmy przy temacie reprezentacji, wszyscy klienci oceniają wczorajszy występ, to może i Pan trener by powiedział kilka zdań. Pierwszy mecz jest zawsze bardzo trudnym meczem i my ze swojej historii, chociaż krótkiej historii reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy, zawsze ten drugi mecz był meczem o życie, trzeci o honor. Cieszę się, że udało się wygrać z trudnym przeciwnikiem, na którego defensywę mieliśmy pewnego rodzaju problem, żeby się przez nich przebić. Tak czytam jakieś wiadomości, że Lewandowski nie oddał strzału, że zagrał słabo, ale obserwował kilku zawodników. To też było polem do popisu dla innych piłkarzy, którzy być może mieli właśnie więcej miejsca, jak właśnie przy strzelanej bramce Arkamika. Mieliśmy dużą przewagę, Irlandczycy nam właściwie nie zagrozili. Może końcówka spotkania, gdzieś to wyjście Wojtka Szczęsnego. Ale tak, to pewnie ubolewalibyśmy, gdybyśmy tego spotkania nie wygrali. Cieszą trzy punkty, cieszy dobra gra zespołu. Mecz pod właściwie pełną kontrolą. Oczywiście zawsze są pewne niedociągnięcia, które można wskazać i pewnie po tym meczu trener to zrobi, ale najważniejsza była wygrana. Teraz szykujemy się w meczu z Niemcami i znowu kolejny poważny już przeciwnik przed nami. To zwycięstwo pewnie buduje, ale jeszcze niczego nie gwarantuje. Czy jeszcze jakieś? Chciałbym uściślić z tym Rafałem Wolskim, bo Pan powiedział, że sobie poradzimy, czy jak to nie wypali, czy Pan będzie postulował, żeby ściągnąć wtedy zawodnika o podobnym profilu, czy w ramach tego, co Pan ma, będzie Pan jakoś inaczej organizował grę? Czy chciałby Pan jednak mieć taką typową dziesiątkę jak Rafał? Ale mamy piłkarzy, którzy myślę mogą pełnić rolę ten, którą pełnił Rafał Wolski. Jest Petar Belek, który dostawał mało szans na to, żeby jest to młody zawodnik. Myślę, że ma sporo do zaoferowania i do udowodnienia. Myślę, że tutaj w tej środkowej części boiska na
naprawdę jest Mączyński, jest Popowicz, jest Kurzyga, jest Cywka, jest Brolek, także jest kogo wybierać. Tak jak powiedziałem, ci piłkarze udowodnili w końcówce tamtego sezonu, że potrafią dobrze grać w piłkę, że potrafią grać ofensywnie, że potrafią zwyciężać. Przecież no, myślę, że o to chodzi. Już chyba na koniec, bo chyba wyczerpaliśmy Państwa pytania. Adam, pierwsze spotkanie z drużyną. Jest dopiero... Buta jeszcze, który jest ofensywny, jeszcze i wiele bramek dla Podbeskidzia, kilka zrzutów karnych, ale ma dobrą lewą nogę. No. Pewnie się zgłosi też. Tam mamy taki, kto będzie strzelał karne przed meczem. I tam kilka rąk zawsze się podnosi do góry. Taki Adam będzie jeden z tych. No i właśnie przed pierwszym treningiem rozumiem, że pierwsze spotkanie z drużyną, takie oficjalne przed tobą. Jakiegoś chrztu się spodziewasz Wiślackiego? Nie, myślę, że tutaj drużyna, mam nadzieję, że przyjmiemy dobrze i myślę, że zaczniemy przede wszystkim ciężką pracę, bo tutaj spotkaliśmy się, nie przystawaliśmy się tutaj, można powiedzieć, na pogaduszki, tylko na ciężką pracę i na przygotowanie się do sezonu. To będzie chyba najlepsza puenta dzisiejszej konferencji. Bardzo dziękujemy. Trening będzie dla Państwa otwarty. Odbywał się on będzie dzisiaj terenowo. To Pan trener jeszcze logistyczne informacje może. Kto ma ochotę w góry, to zapraszam w góry. Kto ma ochotę na Zaharę, to zapraszam na Zaharę. Dokładnie. Bardzo dziękujemy jeszcze raz i zapraszam.